Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku serialu Muzykoterapia domowa, Cztery domu kąty. To jest mój syn Jeremi. Siema! A ja nazywam się Asiemina. Słyszycie te ptaki? To tutaj są właśnie te dźwięki, o których dzisiaj chcemy z Wami rozmawiać, ale po kolei. Na początku mogło Wam się wydawać, że jesteśmy w Nowym Jorku. Nie, to nie jest prawda. Bo to jest po prostu niemożliwe w obecnym czasie. Trwa kwarantanna, pandemia, podróżować możemy tylko w naszej wyobraźni, ale tymczasem cieszą nas mniejsze podróże. Nam udało się 2 dni temu uciec z Katowic, gdzie mieszkamy, tutaj, na południe Polski, niedaleko Cieszyna, na naszą działkę. Na nasz przedmajówkowy weekend zabraliśmy ze sobą tutaj kilka instrumentów, takie dzwonki. Ukulele. Kalimbę. I taką tarkę. Ale wiecie co? Wątpię, żeby nam dzisiaj te wszystkie instrumenty były potrzebne. Bo jak jesteśmy tutaj, to słyszymy dookoła tyle fantastycznych dźwięków przyrody. Nawet teraz chyba słychać ptaki, jak na zamówienie. Słuchajcie, tutaj trwa od świtu do zmierzchu koncert. I jest o wiele ciekawszy niż taki, który moglibyśmy my zagrać na instrumentach, które ze sobą przywieźliśmy. Dlatego chcielibyśmy Was bardzo zaprosić dzisiaj na spacer dźwiękowy. Jeremi, czy Ty wiesz, co to jest spacer dźwiękowy? Spacer dźwiękowy to jest spacer wśród dźwięków. Tak, dokładnie. Spacer dźwiękowy to spacer wśród dźwięków. Trochę to doprecyzuję. Chodzi o to, że jak idziemy na spacer, no to cieszymy się z tego, że jesteśmy w ruchu, że jesteśmy na dworze, że nie wiem, jesteśmy razem z kimś, że możemy rozmawiać, jeździć na rowerze, na rolkach, wrotkach, hulajnogach. Czy jak się jedzie na hulajnodze, to nadal jest spacer? Dobra, wszystko jedno. W każdym bądź razie spacer dźwiękowy to taki spacer, kiedy my nastawiamy się na słuchanie. Czyli mówimy tak, dobra, będę teraz szła przez las, przez ogród, przez pole i będę słuchała uważnie dźwięków, które do mnie docierają. Dźwięki są zawsze wokół nas, tylko możemy czasem bardziej naszą uwagę na nie nakierunkować. Spacer dźwiękowy to nie tylko spacer wśród przyrody, tak jest oczywiście bardzo przyjemny, ale spacer dźwiękowy można też robić w mieście. Można też zrobić spacer dźwiękowy w domu. Jeżeli ktoś tak jak my nie ma takiej możliwości, żeby być w przyrodzie, to może te same techniki, które zaproponujemy, wykorzystać w domu. To słuchajcie, my teraz ruszamy do ogrodu i zapraszamy Was razem z nami. Zapraszamy Was do pierwszego ćwiczenia w ramach naszego spaceru dźwiękowego. Znajdźcie sobie jakieś miłe miejsce. My mamy tutaj taki fajny zakątek, ale naprawdę możecie zrobić to gdziekolwiek jesteście. W domu na kanapie, w łazience, na korytarzu, gdziekolwiek. Wiemy, że jeżeli jeden zmysł słabnie, to inny się wyostrza. Więc żeby nasze uszy lepiej pracowały, bardziej intensywnie, to co możemy zrobić? Możemy zamknąć buzię. Możemy zamknąć buzię. A co jeszcze możemy zamknąć? Oczy. Tak, możemy zamknąć oczy. Jak zamkniemy oczy, to będziemy wyraźniej wszystko słyszeć. Tak to po prostu działa. Więc teraz zamykamy oczy i wsłuchujemy się w dźwięki dookoła. Jeżeli ktoś z Was chce, to może te dźwięki liczyć. Może zastanawiać się, czy one dobiegają z tyłu mojej głowy, czy z przodu. Czy są bardzo blisko, czy są daleko. Możecie sobie różne w głowie robić kombinacje, ale też po prostu można oddychać, relaksować się i słuchać. I my teraz z Jeremim spróbujemy coś takiego zrobić i Was też zachęcamy do takich 30 sekund uważnego słuchania, głębokiego słuchania.
była taka mała próbka, 30 sekund. Powinno to trwać dłużej i do tego Was zachęcamy. My tutaj kręcimy film, więc byłoby nudno, ale takie 5 minut, jak dacie radę 10 minut na początek, to będzie naprawdę wspaniała relaksacja. Jeremi, co słyszałeś w czasie naszego... A więc tak, słyszałem szum wiatru. Okej. Okay. Taki słyszałem. Mhm, jednego czy kilka? Dużo, dużo. Mhm. A potrafisz te ptaki rozpoznać? Przynajmniej niektóre, bo jeden był bardzo wyrazisty pod sam koniec. Jaki? Kogut. Słyszeliście koguta? Kogut? No, tutaj sąsiedzi nieopodal mają kury i jest też kogut. Co jeszcze słyszałaś? Ja chyba dzięcioła słyszałem. Dokładnie, na sam koniec zaterkotał. Tak. Tutaj jest niedaleko las. Ja też tego dzięcioła słyszałam. Nie wiem, czy to wszystko będzie w naszym filmie słyszalne. Może. Co jeszcze? Czyli mamy szum wiatru, ptaki, koguta, dzięcioła. Jeszcze tego, co tak właśnie, tak, taki. Słuchajcie, ja jestem bardzo słaba z gatunków ptaków. Ja też. Ja znam tylko kilka. Chyba trzy. Mam kolegę, Pawła Romańczuka, który zbiera płyty ze śpiewami ptaków i zapytamy go, może będziemy mogli udostępnić jakieś linki, gdzie będziecie mogli posłuchać. On zbiera płyty z nagraniami śpiewów ptaków z różnych części świata. Więc słuchajcie, tego jest bardzo dużo. Jak Jeremi słyszał szum wiatru, to automatycznie... Co mógł słyszeć? Szum liści. A słyszycie teraz? Tam była kukułka. Znacie tą historię, że trzeba policzyć, ile razy kukułka kuknie i wtedy za tyle lat wyjdziemy za mąż albo się ożenimy. No nie. Raz tylko kuknęła. O kurczę, to jesteś Jeremi w tarapatach. Dobra, słuchajcie. To pierwsze ćwiczenie tutaj zakończymy. Słyszycie? To bardzo, bardzo przyjemne. To było relaksujące, Jeremi? Tak, bardzo. Bardzo relaksujące. Teraz drugie ćwiczenie. Ono będzie bardziej zbliżone do spaceru, ponieważ będziemy sobie spacerować. Tyle, że jedno z nas będzie miało zamknięte oczy, a drugie jest jego opiekunem. Jeremi powiedział, że chce on pierwszym mnie prowadzić, więc on podaje mi rękę, tak żebym ja się czuła bezpiecznie. Chwytam się jego ręki, zamykam oczy, a Jeremi będzie pilnował, żebym ja mogła wsłuchiwać się w dźwięki, jednocześnie bezpiecznie się przemieszczając. To co, zadbasz o mnie? No spoko. Dobra, no to idziemy, a ja słucham. Ten spacer też może trwać dłużej, ale nie chcemy Was zanudzać. Znowu był kogut. Słyszałeś tym razem? Nie, ja nie słyszałem. No to właśnie, słuchajcie, Jeremi chyba był tak zajęty prowadzeniem mnie, że naprawdę do mnie te dźwięki docierają mocno. A wiecie, co najgłośniej słyszałam? Po prostu... Ja słyszałam tylko szelest. Szelest własnych stóp, które idą po tej trawie, która niestety jest strasznie wyschnięta. Słuchajcie, podlewajcie, nie koście. I słyszałam tą suchą trawę razem z tą świeżą, która mam nadzieję będzie rosła i rosła. A teraz ja przeprowadzę Jeremiego, ale w innym miejscu. To była w miarę otwarta przestrzeń, a teraz zobaczymy, czy inne odgłosy i inne doznania będzie miał Jeremi, jeżeli będziemy szli bardziej w gąszczu. Dobrze? Jeremi, jesteś gotowy? Tak. Zamknij oczy. Okej? Okay. Tak, wszystko jest okej. Dobra, zamknij oczy jeszcze raz, już będę bardziej uważać.
Możesz otworzyć oczy. Ale kuje. No kuje. Tutaj było ciasno. Słuchajcie, widzieliście, Jeremi miał mały wypadek. Trzeba bardzo pilnować tego swojego, nie wiem kogo, partnera, którego prowadzimy. Jeremi, co słyszałeś? Ja słyszałem sąsiadów. No. Pieska słyszałem. Mhm. Słyszałem ptaszki. Mhm. I jeszcze chyba słyszałem szelest kroków. Mhm. Właśnie, słuchajcie, z tym szelestem kroków to jest też ciekawa sprawa. Wcześniej, jak szliśmy na bardziej otwartej przestrzeni, trawa była bardziej wysuszona i naprawdę było mocno słyszalne. Teraz szliśmy po miększej, bardziej wilgotnej trawie i już nie przeszkadzało nam to w słuchaniu bardziej dźwięków dookoła. Ale też było trochę słyszalne. Też było, ale to był naprawdę inny dźwięk. I słuchajcie, chciałam Wam przez to powiedzieć, że takie słuchanie uważne potrafi nas uwrażliwić na otaczający świat, nie tylko przyrodę, ale możemy stać się bogatsi i więcej rzeczy zauważać. Jeremi, jak Ci podobał się nasz spacer dźwiękowy? Był bardzo ciekawy i bardzo fajnie się Ciebie prowadziło i bardzo fajnie też Ty mnie prowadziłaś, tylko jak się wywaliłem, to było niezbyt fajnie. No przepraszam, ale chodzi mi o Twoje doznania. Czy zrelaksowałeś się trochę? Odprężyłeś? Tak, nawet bardzo. Ja też mam takie wrażenie, że troszeczkę się wyciszyliśmy. Mam nadzieję, że jak Wy spróbujecie, a może spróbowaliście razem z nami, to też będziecie mieć takie wrażenie. Ja mój pierwszy dźwiękowy spacer przeżyłam dzięki mojemu koledze Marcinowi Dymiterowi i on nauczył mnie tych ćwiczeń, które przed chwilą Wam pokazywaliśmy. Myślę, że dobrym dopełnieniem, żebyśmy się mogli odprężyć, zrelaksować, jest książka naszej koleżanki Martyny Brody pod tytułem Jesteś kimś wyjątkowym, gdzie są zapisane historie, które pomagają nam odprężyć się, zrelaksować, wyciszyć. Mogą być naprawdę pomocne, żeby uruchomić naszą wyobraźnię i także pomóc w takim uważniejszym słuchaniu i wsłuchiwaniu się nie tylko w dźwięki otoczenia, ale też to, co brzmi w nas. No i tak, na początku powiedzieliśmy, że nie będziemy tutaj tej przyrodzie przeszkadzać i postanowimy teraz użyć przyrody, że przyroda będzie naszym solistą, a my jej troszeczkę zaakompaniujemy. Będziemy jej towarzyszyć delikatnie i założyliśmy z tej okazji zespół, który się nazywa? Club Mask. A co to znaczy Club Mask? Klubowa maska. Klubowa maska, dobra, słuchajcie. Taki mały clubbing w maskach, bo pamiętajcie, nie zapominajcie o maseczkach. Tutaj nie musimy jej używać, ale jak będziecie wychodzić z domu, to koniecznie. I mamy solistę ptaka. Słyszysz? Tak, słyszę.